Cześć, tu Ania. Chciałam Wam pokazać, co warto mieć w podróży. Ja zawsze mam ze sobą kurkumę, hydromoc, probiotyk ProUro, probiotyk 2 w 1, herbatka, ale to tak ogólnie smakowa. Herbata na odporność, to są same naturalne roślinki, owoc głogu, kwiat czarnego bzu, hibiskus, jabłko, dzika róża, malina, aronia, liść jeżyny. Sama natura, jest ta herbatka bardzo pyszna i wydajna. Naprawdę wystarczy jedna torebka na bardzo duży kubek, więc w podróży, jeżeli na przykład wynajmujemy domek, no to się świetnie sprawdzi taka herbatka. Bo trzeba wszystko ze sobą brać, no to jest witamina D, jakaś tam zwykła. Pawdarko, już mi troszeczkę zostało. Hormony w równowadze. Skład jest taki sam jak wzmocnienie odporności. A mamy tutaj ekstrakt z witani ospałej, czyli żeńszeń indyjski, ashwagandha. Ekstrakt z brodziuszki wierzchowatej, czyli andrographis, i ekstrakt z kadzidłowca, boswellia, serrata i krzem. Jest to naprawdę bardzo, bardzo silne adaptogeny zioła o supermocy, które się sprawdzą nie tylko przy wzmocnieniu odporności, przy regulacji poziomu hormonów, ale też przy infekcjach, bo mają naprawdę mega super działanie. Tutaj jest, wiadomo, andrographis na wszelkie infekcje wirusowe, przeziębienia. Się naprawdę świetnie sprawdza. To jest esencja, bardzo duże stężenie, bardzo dobra jakość. Akurat tego zioła, także bardzo polecam. Co jeszcze? Tu są smarowidło, czyli olej kokosowy z oliwą z oliwek, z olejkami eterycznymi. Właśnie olejki eteryczne to są jedyne olejki, które nie są szukane, bo olejki naturalne, olejki zapachowe są oszukane, nie są w pełni naturalne. Tam na przykład są jakieś utrwalacze, jakieś, no po prostu chemia, jakieś pełno E, a olejki eteryczne są naturalne i właśnie te są świetnej jakości, na przykład olejek miętowy. Może być świetny przy ukąszeniach komarów, przy bólu brzuszka, na przykład u maluszka. Olejek kurkumowy też się sprawdzi przy maluszkach, jeżeli go rozcieńczymy z jakimś olejem jadalnym. Też bardzo dobrze wzmacnia organizm. Olejek cytrynowy odświeża. Ale może też dać, świetnie się sprawdzić przy dezynfekcji. Jeżeli jesteśmy gdzieś, gdzie nie ma za bardzo jak umyć rąk, to można dodać trochę do wody i przemyć na przykład na chusteczce dłonie, chusteczką jakąś. Olejek tymiankowy jest świetny przy wszelkich infekcjach dróg oddechowych, przy zatkanym nosie, przy bólu gardła. Olejek goździkowy także działa przeciwbakteryjnie. Jest świetny na przykład przy bólu zęba. Jak boli ząb, no to można w rozcieńczeniu. W ogóle wszystkie olejki eteryczne powinno się rozcieńczać w na przykład w oleju jadalnym typu oliwa z oliwek, olej kokosowy, no czy tam jakieś inne i wtedy można dać parę kropli takiego olejku goździkowego i potem posmarować na przykład bolące dziąsła albo nawet w środku buzi posmarować bolący ząb.
Dzięki temu, jeżeli na przykład ząb boli w środku nocy, no na przykład jakiegoś tam nastolatka nie trzeba pędzić szybko do stomatologa w środku nocy, tylko można poczekać, aż ten olej goździkowy zacznie działać, a on działa przeciwbólowo. Ogólnie taki ma efekt trochę drętwienia buzi, ale świetnie się sprawdza. Ma taki efekt znieczulający, ale też przeciwbakteryjny, ogólnie wirusowy, jakiś tam. No co tam jeszcze? Świetnie się sprawdzi mieszanka olejków na infekcje intymne. I co my tu mamy? Trochę słabo widać. Może mi się uda to wyostrzyć. Ej, wyostrz się. Teraz sprawdzimy, czy się uda wyostrzyć. O, jest. Olejek z drzewa herbacianego, olejek z cytryny, olejek z lawendy, olejek z geranium różanego, olej bazowy z pestek migdałów. To jest olejek na infekcje intymne. Sama natura. Świetnie się sprawdza. Jak coś jest w podróży, też do higieny, takiej, gdy czujemy się mało higienicznie. Olejek na odrobaczanie ma w sobie olejek z oregano, olejek tymiankowy, olejek cytrynowy, olejek imbirowy, olejek z mięty polnej. Olejek goździkowy, olejek z kory cynamonu, olej z pestek dyni. No, jest na odrobaczanie, ale też się świetnie sprawdzi przy jakichś infekcjach, przy bolącym gardle. Jeżeli takie kombo warto brać w podróż, bo jest na bardzo wiele rzeczy. I co jeszcze? Ja te wszystkie rzeczy, bo to chyba wszystko wymieniłam. Ogólnie taki olejek, jeżeli na przykład boli nas gardło, no to rozcieńczamy trochę w oleju bazowym, jakimś tam jadalnym i możemy takiego psikacza użyć i wpsiknąć sobie do gardła. No i to wszystko trzymam w takiej torbie izolacyjnej, bo czasami jedziemy samochodem, zostawiamy bagaże w samochodzie, żeby to się nie przegrzało. Można do tego włożyć taką, no taki zamrożony lód, wodę w takich specjalnych pojemnikach, które dają zimno i tak można sobie spokojnie podróżować z takimi suplementami. No i wtedy mamy spokojną głowę, że kiedy się coś stanie, no to będziemy nie będziemy kiedy się na przykład zacznie nas coś boleć, to nie będziemy się denerwować, że będziemy musieli śmigać gdzieś do szpitala. Warto mieć ze sobą takie suplementy, żeby mieć spokojną głowę i się nie martwić, kiedy coś się stanie.